nawet o, nie do końca, bo coś przepisywał. Takie ciekawe, tak, pogawędki. I wtedy on mówi, oto ty masz lepszych uczniów i lepsze jakieś praktyki niż ja. Tak? I to była taka posłuszeństwo, podporządkowanie się, to była praktyka właśnie rozwoju duchowego. Tymczasem i teraz widzimy dystans, tak, jaki nas dzieli właśnie od takich sytuacji. Chodziło o to, żeby się nie wyróżniać właśnie, żeby być posłusznym. Chodziło o to, żeby oczyścić się ze swojej woli, której nie można być przecież pewnym. Tak jak mamy różne zamysły, ambicje, plany, ileż to razy żałujemy, że właśnie taką decyzję podjęliśmy. Prawda? I ta praktyka... To się w nas budzą różne chęci, pożądania, potrzeby. Tak, też chwilowe, emocjonalne. Tak? Często nam przychodzi kogoś przepraszać, bo się unieśliśmy. Albo zastanawiamy się, dlaczego coś, co było, miało miejsce tydzień temu i wydawało nam się końcem na przykład znajomości. W tej chwili uważamy, że to jest epizod, że to nieważne. Czasem wystarczy przeprosić, no ale czasami się okazuje, że nasz gniew, tak, był zbyt duży, żeby móc sytuację odwrócić. Chodzi o to, że tamta praktyka duchowa przewidywała to, że człowiek jako jednostka właśnie może się doskonalić, ale służyły temu zupełnie inne praktyki. Tak? Zupełnie inne jakości były podejrzane. Tymczasem my teraz mamy takie przekonanie, że na przykład nasza wiedza zaczyna się od tego, że się nie zgadzamy. No, ja na przykład dzisiaj byłam na egzaminie magisterskim i sama tak powiedziałam, że to nie będziemy się takiego studenta wstydzić. Potrafi się nie zgodzić i to potrafi dobrze. To dobrze, właśnie. Tak? Ale to jest właśnie ta różnica. Tak jest. Tak? Chcę powiedzieć, że nasza kultura, nasza codzienność nie jest tak po prostu oczywistością i że wielce problematyczne byłoby patrzeć na pewne zmiany jako na postęp moralny. Tak? Chcę pani powiedzieć, że te różne nasze przekonania, różne postawy, różne poglądy, które mamy dotyczące tego, co właściwe, co niewłaściwe, co naturalne, co nienaturalne, co oczywiste i nieoczywiste, że chcielibyśmy je traktować jako prawdę 1:1 o rzeczywistości, jako to po prostu, jak jest faktycznie, a to są pewne konstrukty, pewne języki, pewne perspektywy budowane w określonym momencie historycznym. No i gdybyśmy się cofnęli o kilkaset lat, to na przykład by się okazało, że to, co nam się wydaje zupełnie oczywiste, a co nie musi się koniecznie łączyć z kwestiami postępu technologicznego, tylko dotyczy na przykład naszych przekonań o naturze ludzkiej tak zwanej, to wówczas te kilkaset lat temu wcale oczywiste nie było. Tak, ale chciałabym też powiedzieć, że my jesteśmy częścią tego procesu. Tak? To nie jest tak, że my to wszystko po prostu pozrzucaliśmy. To są takie formy, takie treści, które do nas, może nie w takiej postaci dosłownej, ale często lubią powracać. Ja lubię sobie wyobrażać ludzką podmiotowość jak taką matrioszkę. Z wierzchu jest coś, prawda? Na przykład jestem tolerancyjna, wyrozumiała, a w środku jestem bardzo ortodoksyjna, tak, konserwatywna i tak dalej. Autorytarna być może. Ja myślę, że te formy, wtedy kiedy mówimy o indywidualizmie, wtedy kiedy mówimy o tym, na czym opiera się wolność człowieka, czy rozwój jego duchowy, to w istocie mówimy chyba przede wszystkim, w każdym razie tak to jest dla socjologa, że mówimy o tym, że ciągle ludzie poszukują właściwego sposobu współistnienia. Dzielenia czasu, dzielenia przestrzeni, dzielenia też różnych dóbr, tak? I jeśli można, ponieważ, tak jak pan mówił, dzisiejszy dzień jest przepełniony emocjami, żeby zwrócić się do takich tekstów, które potrafią o wielkich emocjach, o wielkich intensywnościach mówić w taki sposób
zawierający się w pewnych formach symbolicznych, tak? Bez agresji, bez takich emocji, które no nie naruszają, tak? Naruszają czyjąś odporność. Chciałabym przypomnieć opowieść o Kainie i Ablu. To jest piękna opowieść mówiąca o tym, że ludzie właśnie poszukują tej właściwej formuły, właściwego dystansu, właściwej bliskości, zwłaszcza jeśli mieć na myśli rozważania konserwatywnego filozofa Pierre'a Legendre'a, który przypomina, że w naszym tłumaczeniu, nasze tłumaczenie, ten tekst, który my znamy, brzmi trochę inaczej niż tekst oryginalny. I w komentarzach talmudycznych, midraszowych, dlatego scena, relacja pomiędzy Kainem i Ablem stała się przedmiotem tak wielu interpretacji, ponieważ tam pisze tak, powiedział Kain Ablowi, a potem go zabił. No i co on mu powiedział? Tak? Może mu powiedział, że go nienawidzi. Może mu powiedział, że nie chce tego robić. Ale dłużej nie zniesie tego, że jest gorszym człowiekiem. Tak? Tak czy owak, niezależnie od tego, co mu powiedział, widzimy, że nie jest dla niego to zabójstwo czymś oczywistym. Zaraz gorszym, tak? Boże, że oni poszukują, poszukują pewnej formy współistnienia, no i skończyło się to poszukiwanie katastrofą. Tak? Albo krótsza już przypowieść i też dobrze znana, a mianowicie przypowieść o, czy bajka o jeżozwierzach Schopenhauera. Tak, które zbliżają się do siebie, żeby zaznać ciepła, żeby w mroźną noc się ogrzewać, no ale wtedy zaczynają się kłuć i się oddalają. No ale wtedy też są zagrożone zimnem i cały czas są w ruchu, poszukują właściwego dystansu. Którego nie mogą odnaleźć. Nie mogą odnaleźć, właśnie. Tak? I mnie się wydaje, że współczesna kultura indywidualizmu, to jest jej skutki dałoby się porównać do czegoś, co nazwałabym wyhodowaniem jednostki na sterydach. Tak? Ona jest potężna, ona jest wielka, no tylko tak jak to te leki sterydowe, prawda? One zaczynają, ten indywidualizm staje się też nieznośny, trudny do praktykowania nawet samym jednostkom. No, już ten pułap oczekiwań jest tak wysoko zawieszony, że właściwie nie sposób im sprostać. Często to, czego się od nas oczekuje w dzisiejszej kulturze, to jest zestaw po pierwsze trudnych do osiągnięcia, a po drugie czasem ze sobą sprzecznych celów, że właściwie nie sposób ich wszystkich zrealizować, podobnie jak te jeżozwierzę nie są w stanie tego odpowiedniego dystansu zbudować, ale jest pewien paradoks w tej indywidualistycznej tak bardzo kulturze, paradoks, który w jakimś sensie łączy się też z tym, o czym rozmawiałem w poprzedniej godzinie z Jakubem Demiańczukiem, bo rozmawialiśmy o George'u Romero, zmarłym niedawno kultowym reżyserze horrorów, który był autorem filmu Noc Żywych Trupów, który to film zapoczątkował właściwie ten cały subgatunek filmów o zombie. No, że a co właśnie te filmy o zombie, myślę, dobrze obrazują, przynajmniej ten film Romero z całą pewnością, że z jednej strony mamy tę kulturę, która podkreśla naszą niepowtarzalność, wyjątkowość, jednostkowość właśnie, osobność względem całej reszty, a z drugiej strony mamy kulturę, która nas unifikuje, która powoduje, że właściwie wszyscy mamy zachowywać się tak samo, pragnąć tego samego, mieć tego samego rodzaju oczekiwania i tak dalej, i tak dalej. I to jest też coś takiego, co jest niezwykle istotne. Mm-hmm. Jeśli można, to ja chciałabym powiedzieć, odnieść się do tego, co pan mówił, w ten sposób, że sądzę, że nauki społeczne, humanistyka cała w tej chwili jest właśnie przed takim wyzwaniem, jak znaleźć odpowiedni język. Pan powiedział z jednej strony, z drugiej strony.
prawda? Można też mówić o dwóch aspektach. Można mówić o tym, że jest w nas taka część mocno zindywidualizowana, z drugiej taka, która ma odruchy wspólnotowe. Mnie się wydaje, że warto poszukiwać nowego języka, który odda dobrze paradoksalność tej sytuacji. No na przykład, znaczy, obawiam się, że wtedy, kiedy mówimy o tym, że mamy te dwie strony, to trochę posługujemy się takim językiem analitycznym, o tak jakbyśmy mówili, że ktoś zaspokoił pragnienie za pomocą H2O. Tak? I to nic nie mówi nam, albo że ktoś kogoś utopił w H2O, tak? W łyżce H2O. I zastanawiam się nad tym, jak znaleźć odpowiednią alegorię. Nawet ciekawe są nam. Stoi na przeszkodzie, żeby z tą poprawką prezydenta była analogia. Po której kto by nie był w stronie sporu, prawda? Że dzieje się coś wyjątkowego. Czy nad ranem ustawę o Sądzie Najwyższym i na przykład w czwartek uchwalono ustawę zmieniającą ustawę o KRS-ie, przyjmującą poprawkę prezydenta i wtedy, tak jak zadeklarował publicznie prezydent, nie będzie miał wyjścia, będzie musiał obie te ustawy podpisać. To jeszcze na koniec chciałam zapytać trochę o nastroje społeczne, dlatego że prezydent mówił dzisiaj, że wymiar sprawiedliwości wymaga mądrej i spokojnej reformy. No, po wznowieniu obrad spokoju nie widać na razie. Tak, ale spokoju nie widać głównie w Sejmie i pod Sejmem, gdzie zgromadzone są osoby, no powiedzmy, nie będące odzwierciedleniem całego społeczeństwa. Stąd też ja bym wielkiej wagi do tych protestów też nie przywiązywał. Zwróćmy uwagę, że każde kolejne protesty opozycji są po prostu coraz mniej liczne. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Gościem magazynu Polska i Świat był profesor Piotr Wawrzyk, a więcej komentarzy w tej bardzo gorącej sprawie już jutro w Sygnałach Dnia. Gazprom w toku postępowania antymonopolowego, które prowadzi Komisja Europejska, przyznał pośrednio, że faktycznie dopuszczał się naruszeń prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej. Przyznał, że narzucał ceny państwom Europy Środkowo-Wschodniej, które były niezgodne z postanowieniami europejskiego prawa, a mimo to Unia Europejska chce przystać na projekt, który da możliwość budowy połączenia, który z kolei jest świetnym tak naprawdę ratunkiem finansowym dla Gazpromu, bo trzeba przyznać, po pierwsze, spółki europejskie, te pięciu kontrahentów zachodnioeuropejskich Gazpromu już zadeklarowały, że udzielą mu bardzo dużych pożyczek. Tutaj wchodzi w grę kwota 950 milionów euro od każdej ze spółek. Od każdej, a jest pięć. Tak jest. A warto zauważyć, że Gazprom, wbrew temu, jakie takie roztacza, można powiedzieć, swoją opinię, szczególnie w naszym obszarze, naraził się ostatnio na bardzo duże straty. Przede wszystkim stracił rynek ukraiński, czyli stracił około 30 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Dodatkowo stracił rynek litewski. Tam Litwini zbudowali sobie pływający terminal LNG. I zdaje się, że mają go w ogóle kupić, tak? Bo on chyba był wynajęty i zdaje się, że mają go kupić. Tak, i w ogóle tam sprowadzanie LNG na Litwę przyłożyło się do fenomenalnych kroków Litwinów względem Gazpromu. To jest właśnie model, który powinien przysłużyć jako przykład, jak dużo daje możliwość dywersyfikacji dostaw, jak dużo możliwości daje pojawienie się prawdziwej konkurencji na rynku. Co więcej, to nie są wszystkie te porażki Gazpromu w ostatnich latach, bo do tego trzeba doliczyć jeszcze konflikty z Turcją, jeżeli chodzi o właśnie dostawy gazu. Turcja znacjonalizowała podmiot, który był największym importerem i najbardziej dochodowym dla Rosjan. Do tego trzeba doliczyć też Gruzję, która zadeklarowała, że nie będzie kupować gazu od Rosjan. Do tego trzeba To wszystko były rynki, które do tej pory Gazprom obsługiwał. Dokładnie. Więc tutaj można zauważyć, że Gazprom jest tak otoczany przez kontrahentów, którzy coraz silniej na nim wywierają presję. Czyli trochę to wygląda tak, że rosyjska firma, która ewidentnie służy jako instrument polityki, czasem agresywnej polityki, która jest osłabiana, bo potraciła ileś rynków i nagle Komisja Europejska, no co, rzuca linę ratunkową, tak? I to mimo wyjaśnień samego Gazpromu, które uzasadniałyby
inny stosunek do tego przedsięwzięcia. Dokładnie. I tutaj się pojawia takie pytanie, no czemu ma to służyć? No ma to służyć przede wszystkim zapewnieniu paliwa dla niemieckiej transformacji energetycznej. Tutaj warto zauważyć, że wbrew tej opinii Niemiec jako takiego kraju pewnego zielonej energii, tam za 40% miksu energetycznego odpowiada węgiel. Więc jest to wciąż bardzo dużo. Niemcy muszą od niego odejść, poszukują taniego niskoemisyjnego paliwa, którym jest gaz. I ten gaz mogą ściągnąć od Rosjan, którzy z chęcią im go sprzedadzą. No tylko, że tutaj po pierwsze dostrzec można pewną fasadowość tej solidarności europejskiej i to stwierdzenie, że solidarność europejska leży na dnie Bałtyku, nie jest bezpodstawne. To jak najbardziej jest dużo racji, co postaram się jeszcze później udowodnić. No i też widać można takie lekceważenie interesów innych państw europejskich. Już mówię tu o interesach ekonomicznych, bo po pierwsze no to scementuje rynek, a po drugie tak naprawdę położy pod znakiem zapytania takie projekty jak chociażby ten polski Baltic Pipe. A czy jest taka techniczna możliwość, że po wybudowaniu Nord Stream 2, no pamiętajmy też, że już leży przecież na tej samej trasie Nord Stream 1, że technicznie będziemy mieli problem z przeprowadzeniem Baltic Pipe, który przecież biegnie prostopadle do obu nitek Nord Streamu. Czy to może wywołać jakieś techniczne problemy, czy da się to bez problemu, bez kłopotu obejść? Dokładnie, to jest bardzo poważna jeszcze kwestia, którą też trzeba rozważyć. Są eksperci, którzy twierdzą, że gazociągi nie mogą się krzyżować, gazociągi podmorskie. A czemu? Bo stwarza to ryzyko względu bezpieczeństwa konstrukcji, dokładnie. Są problemy też przypomnieć, że w 2011 roku polskie gminy nadmorskie, które leżały w okolicy budowy terminala LNG w Świnoujściu, wysuwały protesty, w związku z, które polegały na tym, że oskarżano spółkę budującą Nord Stream 1, że kładzie ona rury zbyt płytko, dzięki czemu, przez co polski gazociąg, gazoport będzie niemożliwy do przyjmowania statku. Po prostu ich zanurzenie będzie zbyt duże, żeby bezpiecznie przepływać przy tym gazociągu. Więc to jest jak najbardziej istotna dla nas kwestia. Czytałem analizy, które twierdzą, że jednak nie wystąpi takie zagrożenie. I pewnie będziemy mieli znowu, jak przyjdzie do budowy Baltic Pipe, to będziemy mieli znowu wojnę na analizy. Dokładnie. I Gazprom przedstawi swoich ekspertów, którzy będą twierdzić, że absolutnie nie mogą się krzyżować gazociągi. No my będziemy przedstawiać naszych ekspertów, nasze ekspertyzy. Teraz pytanie, co będzie nawet na tym technicznym poziomie, jeżeli będzie taka sprzeczność tych opinii. Czy wtedy wchodzi w grę jakiś międzynarodowy arbitraż? Jak to rozstrzygać? Dokładnie. No to mogliśmy zaobserwować próbkę tego przy okazji właśnie pojawienia się oferty dostaw LNG z Ameryki. No tutaj też mieliśmy prawdziwą wojnę na analizy w internecie. Nagle bardzo wiele osób stało się ekspertami od gazu. A o tym jeszcze będziemy rozmawiać w drugiej części. Ale to właśnie taka próbka tego, co się dzieje, kiedy właśnie krzyżują się interesy, jeżeli chodzi o właśnie rynek energii. Chciałem spytać, jak w tej chwili prawnie wygląda sytuacja Nord Stream 2, bo mamy tam negocjacje w sprawie czegoś, co się nazywa uzgodnienia dotyczące czegoś, co się nazywa mandat negocjacyjny dla Komisji Europejskiej, ale do tego tematu wrócimy, przejdziemy już w drugiej części programu Szukając Dziury w Całym. Przypomnę, że moim gościem dzisiaj jest pan Jakub Wiech z portalu Defense24. Rozmawiamy między innymi o Nord Streamie 2. Wracamy już za kilka minut. Zostańcie państwo z nami. Ogłoszenie społeczne. Otowo już była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwa miłośna rodzinka. I była dzień po dzień nie pora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy rozwierał baju-baju w księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąg truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie, dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24, jest 22:30, czas na informacje dnia. Maja Borkowska, zapraszam. Jeszcze dziś w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Nie zostanie on skierowany do prac w komisji, zdecydowali w głosowaniu posłowie. Pierwsze czytanie projektu odbyło się dziś. Przeprowadzimy reformę wymiaru sprawiedliwości do końca, zapowiedziała premier Beata Szydło. Konsekwencja!
pięknie przeprowadzimy dla Polaków, bo oni na to czekają. Mają przede wszystkim spowodować, że ludzie będą się czuli bezpiecznie, będą traktowani sprawiedliwie, a korporacje sędziowskie będą służyć obywatelom, a nie obywatele im. Skończył się czas sędziów na telefon. Skończył się czas, kiedy byli nieuczciwie traktowani ludzie tylko i wyłącznie dlatego, że nie stać ich było na wynajęcie drogich adwokatów. Koniec z tym! Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przewiduje on wybór członków Rady większością 3/5 głosów. Prezydent oświadczył, że nie podpisze nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, taka z Sejmu, jeśli jego projekt nie zostanie nakradła, ma pieniądze na sądownictwie Andrzej Duda spotkał się z marszałkami Sejmu i Senatu w Pałacu Prezydenckim, a przed pałacem protestują przeciwnicy zmian w sądownictwie. Na tych sądach, ja się nie znamy, my tutaj na interes Polski zobaczymy. Tłumie powiewają flagi polskie i unijne, protestujący trzymają transparenty i napisami tu nie chcemy, ale no tam oraz wolne Litka sądy. Mówi, wycofać wolni się ludzie. Zawsze można. Ja mówię, wiesz, prędzej oni ci papiery przyszło z powrotem. Podobne protesty polegające na zapaleniu świateł przed sądami odbywają się w innych miastach Polski. Wyjazdy do pracy za granicę nie zawsze kończą się szczęśliwie i zdarza się, że wracamy bez zapłaty za wykonaną pracę, oszukani przez pośrednika czy zatrudniającego. Chcąc uchronić naszych rodaków przed takimi sytuacjami, ambasada Holandii w Warszawie prowadzi kampanię Praca w Holandii, nie daj się oszukać. Ambasada Holandii na terenie całej Polski organizuje spotkania informacyjne. Można się na nich dowiedzieć, na przykład, że nie należy korzystać z takich agencji pośrednictwa, które nie mają pozwolenia na prowadzenie działalności. Urszula Kozłowska, doradca do spraw polityki migracyjnej i społecznej w ambasadzie Królestwa Niderlandów. W Polsce musi po prostu widnieć w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Dzięki współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z holenderskimi organami kontroli, polscy pracownicy są dobrze chronieni, zapewnia Dariusz Górski z Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy. Ważne, by bez względu na to, do którego kraju udajemy się do pracy, starannie się do tego wyjazdu przygotować. Sprawdzić, zanim się wyjedzie, czy umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Bardzo ważna jest również wiedza o tym, do jakich organów za granicą możemy się zgłosić na wypadek niewywiązywania się przez pracodawcę z nałożonych na niego obowiązków. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Turecki sąd zdecydował o areszcie dla niemieckiego aktywisty Petera Steutnera i 5 innych członków pozarządowych organizacji humanitarnych. Aresztowani są oskarżani o wspieranie organizacji terrorystycznej. Jak twierdzi niemiecki MSZ, na razie nie przedstawiono aresztowanym żadnych dowodów winy. Zareagowali niemieccy politycy. Kanclerz Angela Merkel skrytykowała aresztowanie niemieckiego obywatela. Jesteśmy przekonani, że nie ma podstaw do aresztowania Petera Steutnera, powiedziała podczas imprezy sportowej pod Berlinem Angela Merkel i dodała, że niemiecki rząd zrobi wszystko i to na wszystkich płaszczyznach, aby uwolnić niemieckiego obywatela. Rzecznik rządu Stefan Seiber zapewnił na Twitterze o solidarności niemieckiego rządu z Peterem Steutnerem i wszystkimi aresztowanymi. Kandydat na kanclerza z partii SPD Martin Schulz skrytykował tureckiego prezydenta Recep'a Erdoğana, zarzucając mu łamanie demokracji. To, co teraz obserwujemy w Turcji, jest przekroczeniem wszelkich granic, powiedział Schulz, żądając większego zaangażowania się Angeli Merkel w rozwiązanie konfliktu z Turcją. Niemiecki MSZ zapewnił, że z aresztowanym jest w ciągłym kontakcie niemiecki konsul generalny ze Stambułu. Waldemar Maszewski, Polskie Radio. Od momentu próby puczu w Turcji, czyli od 15 czerwca ubiegłego roku, tureckie władze aresztowały 22 niemieckich obywateli, zarzucając im sprzyjanie puczystom. 9 z nich nadal jest w areszcie. Eksperci twierdzą, że aresztowanie w Turcji niemieckiego obywatela jeszcze bardziej zaogni bardzo złe relacje na linii Berlin-Ankara. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Szukając dziury w całym. Łukasz Warzecha, wracamy w programie Szukając dziury w całym, który dziś nie jest poświęcony bieżącej polityce i jak widzę po Państwa reakcjach na Twitterze, wielu z Państwa to cieszy, bo rzeczywiście może dobrze się wieczorem trochę oderwać po tak emocjonującym dniu, ale tu pozwolę sobie jednak nawiązać do tego, co teraz widzimy na ekranach telewizorów. Krzysztof Szczerski
szef Kancelarii Prezydenta na Twitterze napisał: ważne ustalenie, prezydenckie zmiany do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wejdą w życie. Ważna informacja, Sejm będzie dzisiaj w nocy pracował. Ja wracam do rozmowy z moim gościem Jakubem Wiechem z portalu Defense 24, rozmowy między innymi o Nord Stream 2. Na jakim etapie prawnie ta sprawa w tej chwili jest? Ważną rzeczą, o której być może ci z Państwa, którzy interesowali się tym, mogli ostatnio przeczytać, jest ustalanie czegoś, co nazywa się mandat negocjacyjny dla Komisji Europejskiej. O co tutaj chodzi? Z kim Komisja Europejska ma negocjować? Dlaczego to jest dla nas ważne? Tak. Mandat negocjacyjny upoważni Komisję Europejską do negocjowania warunków powstania gazociągu Nord Stream 2, które będą wiążące dla całej Unii Europejskiej, więc jest to bardzo doniosła rzecz. Zwłaszcza, że tutaj to akcentuje strona polska, kluczowym elementem tego mandatu będzie objęcie lub też nieobjęcie gazociągu Nord Stream 2 rygorem tak zwanego trzeciego pakietu energetycznego. Jest to pakiet prawa europejskiego, w którego w skład wchodzą dwie dyrektywy i trzy rozporządzenia, na który postuluje bardzo istotne zasady dotyczące m.in. właśnie infrastruktury energetycznej, która powstaje. Zasadami tymi jest na przykład brak dyskryminacji przy wyznaczeniu taryf albo udział stron trzecich, jeżeli chodzi o właśnie używanie tej infrastruktury, a także, co jest bardzo istotne w kwestii Nord Stream 2, stopień nieokreślony, ale jednak stopień rozdziału właścicielskiego między dostawcami a podmiotami przesyłającymi ten gaz. Więc żeby to nie był jeden podmiot, który jednocześnie jest właścicielem infrastruktury przesyła i jest handlowcem, który sprzedaje. Tak jest, tak jest. Rosja, budując Nord Stream 2, wie, że nie spełni tego wymogu. Rosja będzie zarówno dostawcą, jak i sprzedawcą, jak i podmiotem przesyłającym, jeszcze właścicielem tego właśnie całego połączenia. Więc w tym momencie to jest kluczowa dla Polski kwestia, czy zostanie to połączenie objęte rygorem trzeciego pakietu energetycznego. Pojawiają się głosy, że Nord Stream 2 będzie tylko rozbudową pierwszej nitki Gazpromu, przepraszam, Nord Streamu, więc nie zasługuje ono, to połączenie na objęcie właśnie tymi przepisami. Czyli mamy tutaj batalię prawną, tak? Bo pojawia się też jeszcze jeden argument, z którym się spotkałem, to znaczy, tak Rosjanie chyba go bardzo często przywołują, że gazociąg biegnący po dnie morza w takiej odległości od wybrzeża też nie powinien być objęty właśnie pakietem energetycznym, bo to dotyczy tylko tych gazociągów, które są na lądzie. Tak, tak. Na ten właśnie element argumentacji Rosjan uwagę zwrócił Jerzy Buzek, który stwierdził wprost, że całość infrastruktury powinna być objęta rygorem prawa unijnego. No ale nawet jeżeli komisja przypuści szansę do nałożenia obowiązków na część morską, to jednak pamiętajmy, że jest też część lądowa, która też musi podlegać wtedy bezpośrednio prawu unijnemu. Więc tutaj ja bym się skupił raczej na takim dyskusji, czy komisja się odważy, żeby nałożyć to te rygory właśnie na Nord Stream 2. No właśnie, czyli rozumiem, że tak. Po pierwsze, od tego, jak ostatecznie będzie sformułowany mandat negocjacyjny, zależy, z czym w ogóle komisja do tych negocjacji wystartuje. Czy są szanse na to, jak to wygląda w tej chwili, że Polsce uda się doprowadzić do tego, żeby w tym mandacie negocjacyjnym było wyraźnie powiedziane, do czego ma dążyć komisja? Obawiam się, że szanse takie są niestety raczej mniejsze, z tego względu, że bardzo dużo bardzo silnych państw europejskich opowiedziało się wprost za budową tego połączenia, więc w Polsce będzie bardzo trudno sformułować pewną koalicję państw regionu, które twardo powiedzą nie. A kogo byśmy mieli po swojej stronie? No właśnie, tutaj nawet odpadają te nasze taki narodowy przyjaciel, czyli Węgrzy, bo oni akurat mają bardzo dobre stosunki z Gazpromem i
mają z tego całkiem dochodowy biznes właśnie energetyczny, więc na węgiel niestety raczej liczyć nie możemy. Sądzę, że państwa bałtyckie mogą wesprzeć nas w tej debacie. Swoje 3 grosze może też dorzucić Ukraina, która boi się strat opłat za tranzyt rosyjskiego gazu, a to jest bardzo duży dodatek do ukraińskiego budżetu. Swój sprzeciw zapowiedziała też Rumunia. Natomiast no to wszystko zależy od tego, jak sprawnie będziemy lobbować za tym naszym interesem na forum Unii Europejskiej i za kulisami, można powiedzieć. A sądząc na podstawie tego, jak dotychczas zachowywała się w tej sprawie Komisja Europejska, jakiego stanowiska od samej Komisji by pan oczekiwał? Czego się możemy spodziewać? Bo ono chyba nie było dla nas specjalnie korzystne. Dokładnie. To stanowisko jest krzywdzące dla Polski. Tu mieliśmy jedno takie głosowanie właśnie na forum Komisji, gdzie zakończyło się już tym sławetnym wynikiem 27-1, niestety przeciwko nam, przeciwko warunkom, które Polska chciała zawrzeć w tym mandacie negocjacyjnym. Teraz 25 lipca sprawa będzie głosowana w Parlamencie Europejskim. Na to czekamy, na to głosowanie. Przepraszam, 27-1, bo tam zdaje się jedyną osobą sprzeciwiającą się była pani komisarz Bieńkowska. Dokładnie. Już post factum swój sprzeciw dołożyła też Rumunia, no niestety nie został uwzględniony w oficjalnym głosowaniu. A jeżeli chodzi o takie perspektywiczne spojrzenie na Komisję, no to patrząc chociażby na kwestię gazociągu OPAL, który został udrożniony decyzją Komisji, która potem została zawieszona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no można dostrzec pewne takie faworyzowania jednak. Nie chcę mówić tutaj w zbyt ostrych słowach, ale ten gazociąg OPAL, tylko wyjaśnijmy słuchaczom, to jest gazociąg biegnący mniej więcej wzdłuż polskiej granicy na linii północ-południe, oczywiście po stronie niemieckiej. Tak, jest lądowa noga Nord Streamu, tak precyzując. Więc tak samo zresztą, jeżeli mamy kwestię tych naruszeń prawa unijnego, o których już wspomniałem, których Gazprom się przyznał na forum Unii Europejskiej i złożył pewne takie deklaracje, które mówiły, jak on zamierza rozwiązać tę kwestię, jak zamierza zapewnić przestrzeganie tego prawa dalej, no to Komisja przeprowadziła takie tak zwane market test, czyli zapytała uczestników rynku, co sądzą o tych zapewnieniach. Tak w zasadzie z tego, co się orientuje, to najostrzejszy sprzeciw wniósł polski PGNiG, który domagał się dodatkowych obostrzeń na Gazprom plus kary finansowej na rosyjski koncern. No zobaczymy, jak to się potoczy. Czy opóźnienie budowy Nord Stream 2, nie zatrzymanie, bo nie wiem, czy to jest możliwe, też proszę tutaj o odpowiedź, ale gdyby możliwe było opóźnienie, czy to w ogóle nam coś daje? Czy powinniśmy dążyć do tego chociażby, żeby opóźnić tę budowę? Jak najbardziej. No, każde opóźnienie w tym momencie jest na rękę Polski, która prowadzi usilne starania o dywersyfikację, budowę infrastruktury służącej dywersyfikacji. Tutaj pragnę zauważyć, że do 2019 roku musimy zdecydować, co zrobimy z kontraktem jamalskim, czyli kontraktem, który obecnie umożliwia przesyłanie rosyjskiego gazu do Polski. Co zrobimy, czyli czy go przedłużymy, czy go wycofamy, czy jakoś go modyfikujemy. Warto zaznaczyć już na wstępie, że jest to umowa bardzo niekorzystna. To są wyliczenia, które wskazują jawnie, że Polska płaci najwięcej za gaz w Unii Europejskiej. Ta cena jest indeksowana do ceny ropy naftowej. W roku 2012, kiedy ceny ropy były bardzo wysokie, Polska płaciła nawet $100 więcej niż nasi zachodni sąsiedzi. To jest zresztą sprawa tego kontraktu, to jest to, co się przewija wielokrotnie w różnych politycznych rozrachunkach. I dokładnie. Zawsze pojawia się pytanie, czy odpowiedzialność poniosą ci, którzy podpisywali ten kontrakt. No pewnie już nie poniosą. Tak, to pan minister Gowin coś starał się tam ujawnić. To szczegóły właśnie tej umowy został skrytykowany przez wtedy rządzącą ekipę PO-PSL. No nie udało się tego ujawnić, ten kontrakt nadal jest tajny. Natomiast no, wynika to dosyć jasno z opracowań ekonomistów i analityków, że jest on bardzo niekorzystny dla Polski. Ta formuła cenowa, którą zawiera, jest bardzo niekorzystna i w tym momencie dla nas kluczową kwestią jest zdywersyfikowanie dostaw, żeby Gazprom wiedział, że na rynku polskim nie jest już monopolistą, że ma silną konkurencję. I tutaj oczywiście trzeba spojrzeć w stronę wspomnianego już gazociągu norweskiego, ale też trzeba zwrócić uwagę na dostawy LNG, które być może przyniesie strona amerykańska. I tutaj właśnie ta strona amerykańska moim zdaniem może być kluczowym środkiem nacisku
jeżeli chodzi o polskie negocjacje w sprawie Nord Stream 2. No i w ten sposób płynnie przechodzimy do drugiej części programu, do drugiego tematu. Natomiast jedno pytanie techniczne, bo podejrzewam, że wielu naszych słuchaczy może mieć wątpliwości, zwłaszcza ci, którzy nie byli nigdy w Świnoujściu, nie widzieli gazoportu. Ja pamiętam, widziałem go z latarni morskiej w Świnoujściu, bo tam dobry jest widok z niej rzeczywiście. Widziałem go w trakcie budowy. Obszar był gigantyczny. To jest naprawdę ogromna przestrzeń, ogromna konstrukcja. Nie widziałem go jeszcze już po ukończeniu. Ale wiele osób może sobie zadawać pytanie, no dobrze, ale ile gazu może takim statkiem przypłynąć? No jakie to ma znaczenie? No statek przecież nam tutaj nie zapewni dostaw. Jak tak naprawdę to funkcjonuje z takiego czysto technicznego punktu widzenia? Na ile wystarcza, ile przywozi taki statek? To jest bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że polski gazoport jest całkiem sporym gazoportem, jeżeli chodzi o możliwości przerobowe, że tak powiem. On może zapewnić nawet 5 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. No, przypomnę, że tutaj Polska potrzebuje około 16 miliardów. Z tego mniej więcej 1/3 obecnego zapotrzebowania. Mniej więcej. Plus warto zaznaczyć, że 4 miliardy uzyskujemy z własnych źródeł, więc maksymalne moce gazoportu i te własne wydobycie, no to dają około tam 9 miliardów metrów sześciennych, czyli ponad połowę. To jest już całkiem sporo. Natomiast obecnie, jeżeli się dobrze orientuję, to nie jest on w pełni wykorzystywany. Tam są zagwarantowane moce do 2,5 albo 3 miliardów metrów sześciennych. Wynika to z tego, że dopiero tak naprawdę ten gazociąg jest w fazie rozruchu. My szukamy dostawców LNG. Do tego też PGNiG otworzył swoje biuro w Londynie. Tam traderzy szkolą się właśnie w wyszukiwaniu korzystnych ofert. A jeżeli chodzi o moce takiego metanowca, który ten gaz skroplony może przewozić, to w polskich warunkach mogą dopływać do Świnoujścia statki o pojemności do 130 tysięcy metrów sześciennych. Z tego trzeba pamiętać, że to jest gaz skroplony, więc on podlega regazyfikacji i zwiększa swoją objętość o 600 razy. Więc to też nie jest jeszcze tak oszałamiająca kwota, jakby się mogło wydawać. To jednak są setki tysięcy razy 600, to się nie daje satysfakcjonujących wyników. Ale no to trzeba też zauważyć, że ten gazoport nie ma służyć do takiego pokrywania znacznych ilości tego naszego zapotrzebowania. Chodzi po prostu o to, żeby mieć pewną rezerwę, pewne dodatkowe źródło. Tak, to jest nie właśnie główne, ale dodatkowe istotne. To jest ta dywersyfikacja. Na tym właśnie polega dywersyfikacja, że budujemy konkurencję w postaci różnych dostawców. No, jak na razie to podpisaliśmy umowy z Katarem, Norwegią, teraz był kontrakt spotowy ze Stanami Zjednoczonymi, z Cheniere, więc no, szukamy dalej tych odbiorców, no, ale w obrębie tych trzech krajów będą się kwalifikować. No i tu właśnie użył pan takiego określenia, był kontrakt spotowy. To też się pojawia często w rozmowach o energetyce. Myślę, że dobrze by było naszym słuchaczom wyjaśnić, jaka jest różnica, co to jest właściwie taki kontrakt spotowy i czym on się różni od kontraktu długoterminowego. Kontrakt spotowy jest takim kontraktem, porównałbym go do takiej oferty, którą widzimy w supermarkecie, że jest świetna na jakiś produkt, kupujemy go od razu po prostu, bo mamy super cenę. Tego produktu nie ma za dużo, natomiast jego głównym atutem jest właśnie cena. Kontrakty spotowe to są kontrakty, które opływają na raczej małe wolumeny gazu. To są kontrakty, które trzeba tak troszeczkę, powiedziałbym, wyszukać poprzez właśnie analizę cen, które oferują poszczególni dostawcy. Możemy zakładać, że kontrakt, który podpisaliśmy z amerykańską firmą, polegał właśnie na tym, że Cheniere chciała się troszeczkę wbić na rynek, więc zaoferowała naprawdę dobrą cenę. Z racji tego, że spółka, od której kupiliśmy ten gaz, jest jednocześnie właścicielem terminalu LNG Sabin Pass, który odpowiada za przesył skroplonego gazu do Europy ze Stanów Zjednoczonych, można wnosić, że ta cena naprawdę była atrakcyjna i to potwierdza tylko słowa pana wiceprezesa PGNiG Macieja Woźniaka, który stwierdził, że ten gaz kupiony od Ameryki był tańszy niż gaz z Rosji. No to teraz przejdźmy do tego, co zaoferował nam tak naprawdę Donald Trump, bo
co myśmy usłyszeli? Usłyszeliśmy, że zapewnimy wam energię, wam, czyli krajom Europy Środkowej, tym, których przedstawiciele byli zebrani na szczycie Trójmorza, spowodujemy, że przestaniecie być zależni od Rosji, już nigdy, to mówił Donald Trump na Placu Krasińskich, już nigdy gaz, energia nie będzie mogła być używana jako środek politycznego nacisku, no ale też usłyszeliśmy na konferencji prasowej z panem prezydentem Dudą, jak Donald Trump, nie wiem czy poważnie, czy żartem, ale powiedział, o troszeczkę wam podniesiemy cenę tego gazu, który wam sprzedajemy, no więc to u krytyków tej wizyty wywołało od razu takie poruszenie, że no proszę bardzo, Ameryka chce nam drogi gaz sprzedawać. Pojawiły się dwie opinie. Krytycy twierdzili, że właśnie o to tu głównie chodzi. Przyjechał Donald Trump jak handlowiec, rzuca nam ofertę. My jak frajerzy ostatni mamy kupować ten gaz, on na pewno będzie drogi, na pewno będzie to dla nas niekorzystne. No a druga opinia to taka, że rzeczywiście to posłuży uniezależnieniu się, a także, że właśnie uniezależnienie się również może kosztować. To znaczy, że do tej cenowej kalkulacji musimy wliczyć cenę uniezależnienia się. To też jest pewna wartość, którą można przeliczyć na pieniądze. Co tak naprawdę Donald Trump nam zaproponował? Tak, to znaczy trudno odmówić prezydentowi USA pewnych zdolności, powiedziałbym, komiwojażerskich. No jednak tam, gdzie się zajmował przez całe życie. To jest biznesmen. On szuka zysku dla swojego państwa, więc no wiadomo, że będzie chciał duży nacisk kłaść, już go zresztą kładł wielokrotnie na eksport surowców energetycznych do Europy. Stany Zjednoczone przeżywają teraz prawdziwą rewolucję łupkową, jeżeli chodzi właśnie o ropę i gaz. Tam ceny gazu i ropy spadają dosłownie z dnia na dzień, więc można teraz kupić ten gaz naprawdę tanio. Ale jednak jestem tego zdania, że no, taki liberalizm w sensie ekonomicznym kończy się tam, gdzie zaczyna się geopolityka. I my musimy kalkulować do naszych rachunków dotyczących gazu z Rosji i z Ameryki pewne koszty, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Ja tutaj przywołam dwie sytuacje. Pierwsza to jest sytuacja z początku czerwca tego roku, kiedy dosłownie dzień po zapowiedzi pana Piotra Naimskiego, czyli pełnomocnika rządu do spraw krytycznej infrastruktury energetycznej, miała miejsce awaria w gazociągu jamalskim. To jest no, bardzo symptomatyczna chwila. Co ciekawe, ten gaz, który płynął gazociągiem jamalskim, bo ten gaz płynął, przesył nie był wstrzymany, po prostu gaz był zawodniony. Niemniej, można go było odbierać w Niemczech, tam jest osuszalnia tego gazu, ale nie można go było odbierać w Polsce. No, trudno tutaj mówić o przypadku, moim zdaniem. No, przypadki są w gramatyce. Niemcy mieli infrastruktury do odwadniania gazu, my jej nie mamy. Dokładnie, tak jest. No, warto by się też zapytać, no, dlaczego nie mamy tak krytycznej infrastruktury. No, ale to jest pytanie też do rządzących. Natomiast druga sytuacja, którą chciałem przywołać, to jest sytuacja z tydzień przed szczytem NATO, czyli w ubiegłym roku w Warszawie. Przesył gazu z kierunku wschodniego spadł nagle 20%. No to też tak wybór momentu był charakterystyczny. No, każdy, kto się zajmuje tak naprawdę polityką energetyczną Rosji, dostrzega, że ona, że Kreml używa surowców energetycznych do wpływania na państwa ościenne. Więc tutaj ta cena podana w liczbach bezwzględnych, tutaj to nie jest to wszystko, co powinniśmy brać pod uwagę, jeżeli chodzi o dywersyfikację gazu. Natomiast dwie rzeczy jeszcze pragnę zauważyć. Po pierwsze, ten gaz z Ameryki wcale nie jest naszym głównym sposobem na dywersyfikację. Tutaj przez tą wizytę prezydenta Trumpa ciężar dyskusji tak się przesunął w stronę właśnie USA, jakbyśmy to z tamtego kierunku mieli czerpać najwięcej paliwa, a to nie jest prawda. To Norwegia będzie nam dawać znacznie więcej, jeżeli projekt Baltic Pipe powstanie. To jest pierwsza rzecz. A druga to jest kwestia właśnie tego, że ten udało się doprowadzić do tego, że gaz dostarczany statkiem z Ameryki do Polski jest tańszy niż gaz przesyłany gazociągiem z Rosji. Co więcej, ten gaz z Ameryki będzie tylko taniał, przynajmniej tak długo, jak będzie trwać ta łupkowa rewolucja. No, nasz terminal LNG i fakt, że zawieramy tam umowy spotowe, czyli takie, które są bardzo elastyczne, no, tylko grają na naszą korzyść. Zbliżamy się do końca programu, więc pytanie bardzo ogólne, ale myślę, że
kontekście tej rozmowy bardzo ważne. Jakie są przewidywania, generalne przewidywania dla rynku gazu na świecie? No bo gaz i ropa to są dwa podstawowe surowce, na których Rosja zbudowała swoją potęgę po 1989 roku. No co do tego, czy to jest potęga autentyczna, czy kolos na glinianych nogach, to już różnie się mówi, no ale w każdym razie na pewno na przykład ogromne podwyżki dla wojskowych były finansowane właśnie z tego źródła. Z drugiej strony pan mówi o tym, że spadają bardzo ceny surowca dzięki wydobyciu gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych. Jakie są przewidywania ekspertów, jak to się będzie kształtowało w nadchodzących latach, w takim szerszym obrazie? Przewidywania są przepraszam, bardzo korzystne dla gazu, z tego względu, że gaz wysuwa się tutaj jako podstawowe paliwo w przyszłości. Z tego względu, że po pierwsze mamy go dosyć dużo, mówię tutaj o całościowych zasobach zdatnych do wydobycia, a po drugie jest to paliwo niskoemisyjne, więc jest zgodne z większością polityk klimatycznych krajów. I tutaj no, na czoło wysuwają się Stany Zjednoczone. Tak jak już mówiłem, no, łupkowa rewolucja gwarantuje dostęp do taniego, do dużych ilości taniego surowca. Wysuwa się też Australia, więc tych eksporterów potencjalnych jest naprawdę sporo, więc można powiedzieć, że przyszłe miksy energetyczne państw wysoko rozwiniętych będą się opierały na gazie. A czy to może oznaczać wzrost cen? No bo tam, gdzie jest popyt, no to teoretycznie rzecz biorąc ceny też powinny pójść w górę, chyba że za popytem idzie coraz bardziej zwiększająca się podaż. Paradoksalnie upowszechnienie się technologii wydobywania gazu z łupków i też chęć pewnej ekspansji, głównie ze strony Stanów Zjednoczonych, może spowodować, że przez jakiś czas jeszcze ten gaz będzie taniał, aż ustabilizuje się jego cena na pewnym poziomie, która będzie naprawdę, moim zdaniem, satysfakcjonująca dla jego odbiorców. Zwłaszcza, że no, ludzkość chce odejść od węgla, przynajmniej te kraje zjednoczone porozumieniami klimatycznymi chcą odejść od węgla, który jest najtańszym źródłem energii w tym momencie, więc trzeba będzie go zastąpić tym czymś równie tanim. No, atom odpada z tego względu, że ma bardzo złą prasę, głównie przez właśnie takie wypadki jak Czarnobyl czy Fukushima. To są polityczne decyzje, tak jak niemiecka decyzja o tym, żeby się pozbyć elektrowni atomowej. Tak jest. Prezydent Francji również chce zredukować udział atomów w francuskim miksie do 50%. Więc tutaj sądzę, że gaz naprawdę ma szerokie perspektywy przed sobą i wcale nie będzie jego cena jakaś zaporowa, nawet dla takich dostawców, odbiorców jak Polska, z tego względu, że no, rozwija się sieć infrastruktury LNG. W Stanach Zjednoczonych buduje się kilkanaście w tym momencie terminali, które posłużą jako terminale eksportowe, więc naprawdę ta paleta eksporterów będzie się tylko powiększać. Miejmy zatem nadzieję, że uda nam się wygrać batalię o Nord Stream 2, choć z naszej rozmowy wynika, że będzie to trudne, ale przynajmniej, że uda nam się tę budowę opóźnić. No i miejmy nadzieję, że ten kluczowy chyba dla zamiarów naszej dywersyfikacji projekt Baltic Pipe też się powiedzie. No i że w ogóle gaz nie będzie drogi. Moim gościem dzisiaj w programie Szukając Dziury w Całym był pan Jakub Wiech z portalu Defense24. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie energetycznym Polski, o dostawach gazu, o gazociągu Nord Stream 2. To był program Szukając Dziury w Całym. Łukasz Marzecha, do usłyszenia. Reklama. Słuchaj, a może kupimy sobie nowy telewizor i powiesimy na ścianie, w salonie? I co to niby ja bym go przywieźć, wnieść, wiercić, wieszać i jeszcze może potem wszystko skonfigurować? No co ty, przecież Media Expert to wszystko zrobił. Za złotówkę. Przyjdź do Media Expert, kup telewizor smart i zyskaj dowóz z wniesieniem, montaż i konfigurację funkcji smart oraz Wi-Fi za złotówkę. Media Expert, włączamy niskie ceny. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze ekonomiczne tematy dnia, informacje z rynków finansowych, decyzje, które mają wpływ na nasze portfele. Pieniądze, inwestycje, podatki, przedsiębiorcy i pracownicy. O tym wszystkim rozmawiamy w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 13.45. Posłuchaj, aby zrozumieć gospodarkę. Autopromocja. Dlatego tutaj w Polsce mamy w tej miejscu.
Polskie Radio 24, zbliża się 23. Czas na informację dnia. Prezydenckie zmiany do ustawy o KRS wejdą w życie, informuje szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski po spotkaniu prezydenta z marszałkami Sejmu i Senatu. Sejm uchwalił nowe prawo wodne. Uchwalenie ustawy wymusiła na Polsce tzw. dyrektywa wodna Parlamentu Europejskiego Projekt ustawy zdrowotnej prezydenta Donalda Trumpa nie znalazł pełnego poparcia wewnątrz partii republikańskiej. Wszystko wskazuje na to, że republikanie nie przeforsują tej ustawy. Maja Borkowska, zapraszam. Prezydenckie zmiany do ustawy o KRS wejdą w życie, napisał na Twitterze szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski po spotkaniu prezydenta z marszałkami Sejmu i Senatu. Podkreślił też, że poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym zwiększą kompetencje prezydenta. Również marszałek Senatu Stanisław Karczewski napisał na Twitterze po spotkaniu, że zaproponowane przez prezydenta zmiany dotyczące tego, by Sejm wybierał Krajową Radę Sądownictwa większością 3/5 głosów, będą obowiązywać. Poprawki do projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym mają pojawić się w czasie drugiego czytania w Sejmie, wynika z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej. Sejm rozpoczął dziś pracę nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym i jeszcze dziś wieczorem odbędzie się drugie czytanie projektu. Prezydent Duda w popołudniowym oświadczeniu poinformował, że zgłosił do Sejmu projekt noweli ustawy o KRS, w którym zaproponował, by Sejm wybierał Krajową Radę Sądownictwa większością 3/5 głosów. Zapowiedział, że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym, której projekt obecnie jest procedowany w Sądzie, jeśli wcześniej nie zostanie uchwalony jego projekt nowelizacji ustawy o KRS. Jak podkreśla prezydent Duda, ma to zapobiec zarzutom, że KRS jest upartyjniona. Nie może być możliwości używania takiego argumentu. Nigdy jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby jedno ugrupowanie w polskim parlamencie, w polskim Sejmie miało samodzielnie 3/5. I przyznam szczerze, że na razie nie sądzę, żeby taka sytuacja się zdarzyła. Z ulgą przyjmujemy aktywność prezydenta Dudy, komentował przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. I to, że angażuje się w konflikt parlamentarny, bo to, co dzieje się dzisiaj w parlamencie, to jest poważny konflikt polityczny i poważny kryzys polityczny. Liczymy na zaangażowanie prezydenta Dudy, liczymy na konsultacje z klubami parlamentarnymi, bo kto jak nie prezydent w naszym systemie konstytucyjnym nie powinien mieć inicjatywy i aktywnej roli w zakończeniu tego kryzysu politycznego. Z decyzji prezydenta Dudy zadowolony jest Paweł Kukiz. Co prawda Kukiz 15 jest zwolennikiem wybierania sędziów KRS-u bezpośrednio przez obywateli, ale jeśli Sejm już potraktować, a taki już niestety jest imperatyw, jako pośrednika w tej kwestii, to z całą pewnością propozycja większości kwalifikowanej przy wyborze tych sędziów demokratyzuje państwo. Nie wpadamy w euforię po ruchu prezydenta, tak mówił z kolei prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Sejm uchwalił nowe prawo wodne. Za głosowało 233 posłów, przeciw 210. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawa m.in. powołuje nową instytucję, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Instytucja ta ma odpowiadać za wszystkie sprawy związane z gospodarką wodną na terenie całego kraju. Będzie też decydować o wysokości tzw. stałej opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków. Ustawa zmienia również dotychczasowe stawki opłat za wodę. Opozycja jest zdania, że ulegną one znacznemu podwyższeniu. Rząd przekonuje, że ceny za wodę nie wzrosną. Premier Beata Szydło zapowiedziała przed uchwaleniem ustawy, że w Senacie zgłoszone zostaną poprawki, które to zapewnią. Uchwalenie ustawy wymusiła na Polsce tzw. dyrektywa wodna Parlamentu Europejskiego z 2000 roku. Projekt ustawy zdrowotnej prezydenta Donalda Trumpa nie znalazł pełnego poparcia wewnątrz partii republikańskiej. Dziś stało się jasne, że republikanie nie przeforsują tej ustawy dotyczącej mniej zamożnych Amerykanów i pracujących na własny rachunek. Upada również propozycja odwołania obecnie obowiązującej ustawy, nazywanej potocznie Obamacare, autorstwa poprzedniego prezydenta. Donald Trump na Twitterze zażądał wręcz, aby republikanie posiadający na Kapitolu większość uchylili ustawę Obamacare. Obecnie funkcjonujące prawo wygasłoby w ciągu 2 lat. W tym czasie miałby być opracowany nowy projekt. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiła się właśnie trójka republikańskich senatorów. To wystarczy, aby prezydencka propozycja upadła. Jestem bardzo zawiedziony. Od kilku lat powtarzałem, że trzeba zmienić system ubezpieczeń zdrowotnych w naszym kraju. To było moim priorytetem. W gabinecie owalnym zawsze mam przygotowany długopis, aby podpisać nowy projekt. Dalej będę czekał, może uda się znaleźć w tej kwestii jakieś rozwiązania, podsumował rozwój wypadków Donald Trump.
Demokraci chcą współpracować z republikanami nad wprowadzeniem poprawek do obecnie funkcjonującej Obamacare. Część członków partii republikańskiej chce wspólnych działań. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. Informacje sportowe przy mikrofonie Maciej Nowak. 5 Polaków wystąpiło w pierwszej rundzie singla podczas tenisowego challengera ATP Poznań Open. Do dalszej fazy turnieju awansowali 3 z nich. Michał Dębek pokonał znacznie wyżej notowanego w rankingu Belga Janika Reutera 6-4, 6-2. Trenuję ciężko, żeby właśnie wygrywać z takimi zawodnikami. Ostatnio miałem problem z wygrywaniem na futuresach, więc grałem z dużo niżej notowanymi przeciwnikami niż dzisiaj i nie wygrywałem tych meczów, więc na pewno jest to jakaś niespodzianka. Ale oczekiwałem od siebie w końcu zwycięstwa takiego, które da mi przełamanie i mam nadzieję, że właśnie ono nastąpiło teraz. Tak naprawdę jedno przełamanie zadecydowało w pierwszym secie, ani jedno break pointa nie miał mój przeciwnik, więc dobrze serwowałem, trzymałem spokojnie swój serwis. W drugim szybko skoczyłem na 2-0, potem przeciwnik miał 2 na po 2, ale potem już tak naprawdę nie miał szansy wygrać żadnego gema, wszystkie gemy wygrałem gładko, więc grałem bardzo dobrze i po prostu w tych najważniejszych momentach to ja wygrywałem te piłki, więc o to właśnie chodzi. W innych wtorkowych meczach Kamil Majchrzak zwyciężył Uzbeka Saniara Fajziewa 6-2, 6-4, a Jerzy Janowicz wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem 7-6, 6-2. Janowicz nie był zadowolony ze swojej gry, jednak cieszył się z dużego zainteresowania kibiców jego meczem. Grało mi się ciężko, jak mam być szczery, grało mi się tak jakoś topornie. Męczyłem się dzisiaj na tej ziemi, jakoś jeszcze po tej trawie nie potrafię się wgrać tak naprawdę, nie czuję się zbyt swobodnie na tej ziemi. Zawsze jak wracam właśnie z trawy, to potrzebuję sporo czasu, żeby tak naprawdę poczuć się na 100% pewności tenisowej. Wyglądało to na pewno dobrze już w drugim secie. Ja po prostu przyjechałem tutaj zagrać jak najlepiej i mnie interesuje tak naprawdę tutaj tylko zwycięstwo. Wiadomo, że jest to miłe, że ludzie przychodzą na moje mecze. Jest to fajne, że tenis czas cieszy się coraz większą popularnością w Polsce i mam nadzieję, że tych ludzi będzie coraz więcej, chociażby ze względu na większe korty. Andrzej Kapaś uległ Serbowi Pedzi Krystinowi 6-4-1, 6-4-6, a Hubert Hurkacz przegrał z Francuzem Jonathanem Ejsericiem 3-6, 4-6. W drugiej rundzie Dębek zmierzy się z Czechem Lukaszem Rosolem, Majchrzak z Argentyńczykiem Guido Andreozzim, a Janowicz z Portugalczykiem Gonzalo Oliveirą. Oktawia Nowacka i Anna Maliszewska na 7. miejscu ukończyły rywalizację sztafet podczas Mistrzostw Europy w pięcioboju nowoczesnym rozgrywanych w stolicy Białorusi, Mińsku. Najlepsze dziś były Niemki Lena Schönenborn i Annika Schloy. Paweł Jaroszyński został nowym piłkarzem występującego we włoskiej ekstraklasie Chievo-Verona. 22-letni polski obrońca podpisał z nowym klubem 4-letni kontrakt. W minionym sezonie wystąpił w 12 spotkaniach polskiej ekstraklasy w barwach Krakowi. Michael Matthews wygrał 16. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Australijczyk wyprzedził na mecie Norwega Edwalda Boassona Hagena i Niemca Johna Degenkolba. Najszybszy z Polaków Maciej Bodnar zajął 9. miejsce z takim samym czasem jak zwycięzca. W klasyfikacji generalnej prowadzi Brytyjczyk Christopher Froome. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. 165 km, start jeszcze w Auvergne, jeszcze wulkany pomertały ogonami, jeszcze ostatnie przełęcze, a potem już z górki na pazurki ucieczki, harce, upał, ponad 37 stopni, bardzo silny wiatr, 70 km na godzinę Kwiatkowski prowadzi. Nadgarstek na asfalcie, nadgarstek nie wytrzymał, kolarz rezygnuje, wieje szkwałt, pierwszy peleton rozpada się, żółta koszulka prowadzona przez Kwiatkowskiego, uciekają, żółty frum, jest ta śliczna staroświecka koszulka mistrza Włoch, świetny Fabio Aru, lecą, gnają 10 km do mety, pędzą przez winnicę nad Rodanem, nad modrym, wzburzonym, pokrytym łuską piany, a potem nad nadętym w granacie brzuszyskiem rzeki, a dookoła grzecznie uczesane warkocze winnicy, jak o kim sięgnąć, spadają po stokach, przeskakują po tarasach, wyśmienite, czerwone i wspaniałe białe wina, a oni pedałują, usta otwarte, łapczywie łapią powietrze, odsiewają je z upału, meta, płasko, kręto, w lewo, w prawo, znów w lewo, finisz, meta, fotofinisz. 3 kandydatów, ale Australijczyk kangurzym skokiem okazał się najszybszy. A jutro 183 km z La Mure do Serre Chevalier. Żarty się skończyły. Ostatnie rozdanie Tour de France. Pozostało chrześcijaninem, bo chrześcijaństwo jest pięknym doświadczeniem i Jezus jest Bogiem, więc radziłbym, już Bogiem jest, tak jak Monika mówiła, akcentować piękno nasze, niekoniecznie nawet w opozycji do, tylko po prostu trzymać się swojego, a też tłumaczyć, dlaczego świat jest wieloraki, skąd się wzięły na przykład inne wyznania chrześcijańskie, też by można było powiedzieć, czym się różnimy. Dlaczego? Jeśli to są chrześcijanie. Ale tylko u nas jest msza święta, tylko u nas jest spowiedź. No właśnie, można to pokazywać nawet nie z takim
z wyższością, tylko z takim... Z bogactwem, zobacz, jak jest pięknie. Gdzieś oni kiedyś zgubili Eucharystię po drodze i dlaczego tak się stało, też można powiedzieć. Chcę tylko tak króciutko powiedzieć, że rzeczywiście coraz więcej mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że nasze dzieci mają niewierzących przyjaciół, bo po prostu jest ich coraz więcej, czy innych wyznań, ale przede wszystkim niewierzących, i to też jest trudne. Tutaj jeszcze pani Ania pyta, jak nie mówić o tym, że zamiast przykrość dla mamy, jakie komunikaty dawać swojemu dziecku. Ja, może to nie wybrzmiało tak mocno, jakbyśmy chcieli, ponieważ my, mówiąc o tym, żeby dzieci wypuszczać z rąk, im starsze, tym no, trzeba to zaryzykować i zrobić. Chcę poszerzać. Tak, to nie mówimy o tym, że nasze własne świadectwo nie jest tutaj istotne. I ja bym może nie akcentował, że jest mi przykro, że nie wiem, tracisz wiarę, czy odchodzisz od kościoła, i żebym się zapytał czemu. To również bym jednak podkreślał moje świadectwo, czyli nie tyle, że jest mi przykro, że ty nie chodzisz, tylko jaki ja jestem szczęśliwy, że chodzę.